To była prawdziwa uczta dla sympatyków folkloru. Prezentacja wybranych elementów obrzędu weselnego, takich jak wywód, oczepiny, biały taniec, spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wesele góralskie odbyło się w restauracji Dwór Kukuczka w ramach drugiej beskidzkiej Biesiady Kulturalnej. Jest to pierwsza impreza zorganizowana wspólnie z Dworem Kukuczki, z panem Zbyszkiem Kukuczką. I tutaj jest zaangażowany zespół regionalny Istebna, grupa śpiewacza Koniakowianie oraz grupa Leszczynianie. Więc w zasadzie trzy zespoły wspólnie podjęły się takiego wyzwania. Jest to na podstawie naszego programu, który robiliśmy na Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu, za który w tym roku zdobyliśmy Srebrne Żywieckie Serce. Następnie dostaliśmy się do Zakopanego i tam zespół zdobył Złotą Ciupagę, czyli najwyższe wyróżnienie do tej pory. Wywód, czyli ta pierwsza część, kiedy to przychodzi rodzina od Pana Młodego do domu Panny Młodej. Tam odbywa się błogosławieństwo i później jadą na ślub. I po ślubie znowu wracają do domu Pani Młodej i tam już jest wesele i zabawa. Staramy się wrócić do tych tradycji dawnych i pokazać te zwyczaje, więc mamy nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu to odwzorowujemy, ponieważ też nie żyjemy w tych czasach, w których się to działo, ale staramy się przynajmniej to pokazać w odpowiedni sposób. Dodatkowo były jeszcze oczepiny, które też są takim symbolem przejścia tej Panny Młodej w stan zamężny i wtedy też następuje zmiana, ściąganie wianka z głowy i zakładanie czepca i chusty z puszczowej, a dodatkowo jest zmiana fartuszka z białego na taki już tradycyjny, które noszą mężatki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.